takie tereny, a w dalszym ciągu jesteśmy w obrębach dużego miasta. Ludzi zero. Tylko zaś tyle komarów, że aż mnie się zeszłoroczne czerwcowe odbiło. Siemanko, witajcie w ten piękny, słoneczny, komarzy dzień. Dzisiaj wrócimy do tematów tarpów, a dokładnie rzecz biorąc pokażę Wam, nad czym sobie tak ostatnio myślałem w kwestii rozwieszania tarpa i ułatwienia jego montażu, a dokładnie rzecz biorąc linek. Dlaczego chciałem sobie to ułatwić, w jaki sposób, o tym powiem Wam za chwilę, więc gorąco zapraszam do oglądania. W temacie wstępu, dlaczego dążyłem do tego, żeby ominąć sobie wiązanie węzłów przy wieszaniu tarpa. To chociażby zaczynając od tego, że zacząłem spać niedawno w zimie i tu spotkałem takie większe pierwsze problemy w momencie, kiedy chciałem to wszystko rozwiązać. Mi bardzo szybko marzną ręce w momencie, kiedy ściągam rękawiczki. I nawet proste węzły robią się niekiedy wręcz horrendalnie ciężkie do rozwiązania dla mnie przez właśnie zgrabiałe ręce, które bardzo szybko tracą swoją jakąkolwiek funkcjonalność. To jest pierwszy powód. Drugim, jak można byłoby ułatwić rozwieszanie, naciąganie tego tarpa, żeby było to po prostu szybkie, przyjemne i wygodne. W tarpie Decathlonu miałem na sztywno przywiązane linki. W tarpie, który dzisiaj akurat będziemy mieli Helicona, tych linek nie ma w ogóle. Dobrze by było mieć linki, które będę sobie podczepiał. Jeden sposób na to już mam, ale ostatecznie z niego zrezygnowałem. To Wam pokażę też później, bo stwierdziłem, że da się to zrobić jeszcze prościej. I drugi temat to jest naciąganie tarpa na górze, tą linkę górną. I o ile z jednej strony, co Wam też pokażę, jest bardzo proste do tego, żeby nie robić żadnego węzła, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy owinąć dookoła drzewa, no to już potrzebujemy też go naciągnąć. Pokażę Wam to, co miałem wcześniej, też bodajże chłopaki z EDC z tego tematu korzystają. Do mnie wczoraj przyjechały inne uchwyty, które sobie gdzieś przeglądając z AliExpress zobaczyłem i nagle patrzę, wow, to jest to. To jest to, co mi będzie odpowiadać. Dzisiaj sobie to pierwszy raz założę, przetestuję i właściwie cały ten system. Pierwszą rzeczą, którą miałem do szybszego montażu linego tarpa, to wynalazłem sobie takie małe karabinki. Nie wiem, czy to mi ostrość złapie, nie bardzo. Coś takiego. Jest to naprawdę malutkie i lekkie. Nie jestem jakimś totalnym maniakiem ultralightu, no ale z racji tego, że mamy kilka linek przy tarpie, więc jakbyśmy chcieli do każdego włożyć jakiś większy karabinek, no to zawsze to i nam się zbiera waga, a zawsze to nam się powiększa to wszystko. Więc ja zacząłem sobie używać takich malutkich karabinków. Ostatecznie dalej też będę je używał, ale tylko do tej głównej linki. Moja docelowa rzecz, którą będę używał do szybkiego montażu, jest coś w tym temacie. Takie coś możemy zastąpić równie dobrze patykiem. Ja docelowo czekam na takie uchwyty, no, które są w namiotach, tak? Można sobie przez pętelkę, przez sznurek to przewlec, żeby tam się drzwiczki czy coś tam nie zamykało. I moim zdaniem to będzie bardzo fajnie funkcjonować. Na tym hamak też wieszałem, też fajnie działa. Ale dzisiaj wykorzystamy sobie dla większej ilości po prostu patyczki. Można to w zupełności dobrze zrobić na patykach. Ja docelowo będę chciał, żeby to było zamontowane na stałe. Po prostu podchodzę, podczepiam bez szukania patyczków. Tak, do naciągania linki górnej.
Oczywiście można to do każdej wykorzystać, ale nie wiem, czy... Znaczy dla mnie nie ma sensu nosić aż tylu takich, takich właśnie karabinków. To jest system Nitze. No, kupiłem to bardziej z ciekawości. Do naciągania linki tej głównej tarpa. Też bardzo fajny pomysł. To wam pokażę, jak to sobie działa. I właśnie takiego systemu, jeżeli dobrze pamiętam, też używałem chłopaki z EDC. I rzeczywiście jest to szybkie i wygodne. Z tym, że to mi cały czas coś nie pasowało i jakoś jednak do mnie nie przemawiało. Zwłaszcza, że takie coś, ten karabinek, dwie sztuki, kosztowało bodajże 10 czy więcej złotych. Ale jak to weźmiesz w rękę, ja mam wrażenie, że to się zaraz połamie. To jest plastikowe i no nie, no na razie nie udało mi się tego zepsuć, ale jakość wykonania tego w ogóle do mnie nie przemawia. Ponoć są metalowe. Takie ja osobiście nie widziałem. Mówię, kupiłem to tak typowo z ciekawości. Zobaczyć, jak to będzie działa. No tak, działa. Bo to się zaciąga, rzeczywiście nie puszcza. Ale tak mówię, ostatecznie to rozwiązanie mnie nie przekonało, ale wam pokażę, może akurat też może komuś się to spodoba. I to jest kolejne rozwiązanie, przy którym nie trzeba robić żadnych węzłów do tego, żeby zamontować całą linkę górną i móc ją bez problemu naciągnąć. I osobiście do takiego rozwiązania będę dążył i właśnie dzisiaj pierwszy raz zamontuję na tym linki. Mam dwie różne linki. Docelowo chcę mieć linkę, która ma 2 mm. Porobiłem na niej uchwyty. Taka lineczka. Porobiłem na niej uchwyty, znaczy odciągi do tarpa. I to na pewno będzie działać. Natomiast nie wiem, czy ta linka, czy tak cienka linka zadziała mi na tym. Z tego względu, że przeplatając ją przez te dziurki, może być tak, że linka jest za cienka i po prostu nie będzie stawiała odpowiedniego oporu i ten uchwyt mi w tym momencie nie zadziała, ale z pewnością zadziała mi na lince grubszej, którą mam też ze sobą, no, słynnego paracorda. I na paracordzie, na dużo grubszym, zresztą tamto to też paracord, sorry. Na paracordzie grubszym taki uchwyt stuprocentowo zadziała. Naciąganie linek. Do tego mam dwie rzeczy, no oprócz tamtych, co wam pokazałem, ale do naciągania odciągów tarpa. Równie dobrze to może być do odciągów namiotu wykorzystane. Jakiś czas temu korzystałem z takich odciągów. To też jest bardzo fajne, szybkie rozwiązanie. Montowane na stałe, tak samo jak drugi odciąg. To też wam pokażę na lince, bo mam to zamontowane, jak to działa. I drugim odciągiem, do którego ja przechodzę na stałe, znaczy regulatorem tego napięcia na odciągach, jest takie coś. To pewnie nie jedna osoba to zna, takie rozwiązanie. Jest to wersja mała, z tego względu, że mamy też małą linkę, więc nie mogę wziąć większego, bo linka by się po prostu nie blokowała. Są też większe rozmiary. W momencie, kiedy ktoś używa sobie grubszej linki, polecam kupić większy rozmiar, jeżeli w ogóle takim rozwiązaniem będzie zainteresowany. To tyle w temacie tego prawie krótkiego wstępu. Zabieram się do rozwieszania tarpa i zaraz będę wam wszystko po kolei pokazywał. A zaczniemy oczywiście od górnej linki. Oprócz ogromnej ilości komarów, też jest ogromna ilość ślimaków. Tak, zaczynając od górnej linki. Pierwsza strona, czyli w sumie to co najprostsze, tam gdzie nie musimy naciągać, wystarczy karabinek. Mały, oplatamy dookoła drzewa, zaciskamy i jest zamontowana linka, tak? Problem robi się z drugiej strony, gdzie chcemy sobie to naciągnąć. Więc tak, to jest moje stare rozwiązanie. Tu powiedzmy, z tej strony też zrobiłem karabinek, tak samo jak na poprzedniej, ale akurat
Już go zdążyłem rozwiązać wcześniej, więc na szybki supełek. I zrobiłem to sobie w taki sposób. Mianowicie, żeby uniknąć węzłów, zrobiłem to na dwóch linkach, które łączę też właśnie karabinkiem. A tu mamy bardzo fajny naciąg, który naprawdę dobrze działa. O, proszę, tak możemy sobie poluzować. O, przy użyciu jednej ręki to już tego nie naciągnę tak za bardzo. Ale tak to działa i tutaj bardzo fajnie się blokuje. I to jest rozwiązanie, które w sumie też było szybkie. Ale wiadomo, to już dwie linki i coś, to już taka trochę kombinatoryka. Z drugim sposobem były karabinki. Nitce. Światło nie łapie, sorry. Więc tak, na jednym możemy sobie wykorzystać mały karabinek. No tu akurat mam na lince dwa nitce, więc to już tak wam pokażę. Równie dobrze, to może być jakiś mały karabinek, taki jak miałem wcześniej, po prostu zaplatamy, żeby linka gdzieś się trzymała. Z drugiej strony mamy sznureczek, za który pociągamy. No właśnie, to jest to. Jedną ręką, no niestety nie dam rady tego zrobić. Ale ogólnie tu za sznureczek pociągamy i cała ta linka, to wszystko się bardzo fajnie naciąga. O, i tak to sobie może być. I w tym momencie nie mamy żadnych węzłów. Wszystko jest zrobione na karabinku. I tu razem z naciąganiem. No i słuchajcie, na razie bardzo prowizorycznie to założyłem. Ponieważ z tej strony tu w ogóle nie ma naciągu. Ale założyłem to od razu na tej cienkiej lince. Tej mojej planowo-docelowej. I powiem wam, że widać, że to działa. Tu jest oplecione tylko dookoła drzewa. Naciągamy sobie to. Patrzcie, z tej strony jak ciągnę, to w ogóle się nie rusza. A naprawdę mocno to ciągnę. Więc super, że to już działa. Także za chwilę zabieram się do zamontowania tego na stałe i pokażę wam, jak będzie to wyglądać w momencie, kiedy wszystko fajnie ponaciągamy. I proszę, ładnie zawieszone. Mały minus tego rozwiązania jest taki, że bardzo ciężko tą linkę naciągnąć do takiego stopnia, żeby była mega naciągnięta. Jest to jakiś luz, ale z drugiej strony, czy jest to aż tak potrzebne? No, myślę, że nie. Ale jest fajnie i się trzyma i proszę Państwa, nie mamy żadnych węzłów. Tu jest oplecione dookoła drzewa. Tu mamy nasz uchwyt. No jedyny węzeł to oczywiście do tego uchwytu, tak? No ale to jest no, siła wyższa. To już musimy tak zrobić. I z drugiej strony mamy na zwykłym karabinku. Tarpa mamy wstępnie powieszonego. Linka górna, główna naciągnięta. Więc zostaje nam teraz naciągnąć tarpa. Najpierw oczywiście zaczniemy sobie naciąganie tarpa na górze. Sposobów jest tyle, ile ludzi. Ja ostatecznie wymyśliłem sobie to do zrobienia na prusikach. Ale w trochę szybszy sposób. A w jaki, to za chwilę wam pokażę. Prusik, wielu osobom znany węzeł. Postaram się jakoś to jedną ręką wstępnie zaplec. Mamy pętelkę. Oplatamy sobie to raz. Oplatamy sobie to drugi raz. Trochę podociągać. Proszę, tadam. Jest supełek. Ale wracamy do tematu.
jak to zrobić, żeby tego nie wiązać za każdym razem. Bo takie było tutaj moje założenie robienia całego tego systemu. Większość ludzi przy tym węźle najpierw wiąże linkę do tego, do uchwytu, a dopiero robi sobie plusika tutaj. A co zrobić, żeby nie wiązać tego? Rozwiązanie mega proste. Supełek zostawiamy sobie na stałe tutaj na lince, a żeby go podczepić, to już Wam pokazuję jak, tylko potrzebuję drugiej ręki. Tu z pomocą przychodzi nam kawałek natury, zwykły patyczek. Mianowicie przeplatamy jeden sznurek przez drugi, wkładamy między to patyk i mamy zrobiony uchwyt. To zostawiamy sobie na stałe, na lince głównej, wyciągamy tylko patyk, mamy uchwyt zdemontowany. Oczywiście można też to sobie zrobić na karabinku i podczepiać karabinkiem. Ja ostatecznie przechodzę na takie rozwiązanie, z tym, że tutaj będę miał na lince, będę miał zamontowane na stałe ten taki namiotowy, tą blokadę namiotową. Nie wiem jak to się nazywa, ale z drugiej strony zrobiłem to samo, tylko przy użyciu gotowego materiału. I to jest moim zdaniem, jak dla mnie, najszybsze rozwiązanie. Tarpik powieszony, a więc teraz zostały nam tylko odciągi boczne. No i proszę, mamy to. Wisi fajnie ponaciągane. To są odciągi. Więc tak, ja używam sobie śledzi gotowych. Można to zrobić z patyków. Tak, tutaj linka idzie. Odciąg. Akurat na krótko mi wyszedł, bardzo krótko. Ale proszę, to się blokuje w ten sposób. Tu linka wchodzi i blokuje się na ząbkach. Wystarczy to podnieść tutaj linkę i możemy sobie fajnie wyregulować. No i tutaj na wcześniej wspomnianym patyku. I tak jest zrobione na wszystkich czterech linkach. Minusy, żeby nie było tak ładnie. Zaczynając od tego górnego, czyli to rozwiązanie, do którego się i tak zdecydowałem, ale rzeczywiście jest na początku ciężko naciągnąć w pełni tą linkę, tą górną. W momencie jak to wszystko ładnie pościągałem, ponaciągałem, nie wiem czy to zobaczycie, słabo tą linkę widać, ale ten tarp bardzo mocno mi opadł. Jest bardzo nisko niż było to zakładane. Na tyle ta linka była luźna. Teraz jest bardzo mocno naciągnięta, to jest racja. Sorry. No i drugi problem to jest taki, że no, nic nie widzę tu. Dopóki nie mamy tej linki w miarę naciągniętej, to ten patyczek wypada ciągle. Więc nie ma opcji, że włożymy sobie linkę najpierw tutaj i włożymy patyk i pójdziemy ją z tamtej strony naciągać, bo to nam wypadnie. Więc to jest już kwestia praktyki. Ja to robiłem teraz pierwszy raz, jakoś dużo mi to nie zajęło. I myślę, że takie rozwiązanie będę stosował. No więc tarp rozwieszony, hamaczek też. Ja teraz sobie poczilautuję, odpocznę, przygotuję sobie jakiś tam prowizoryczny obiad. Mam nadzieję, że to co Wam dzisiaj pokazałem, to co no, w miarę udało mi się pokazać, bo wiem jednak kręcenie jedną ręką, a pokazywanie drugą, no to jest trochę nie robota, jednak chyba bym musiał sobie operatora jakiegoś zatrudnić do takich rzeczy. Tak czy siak mam nadzieję, że
jakoś Wam się ten filmik przyda. W razie jakichś pytań, niejasności, jeżeli coś się okaże, że będzie słabo widoczne, zapraszam do komentowania. Postaram się coś albo wyjaśnić, albo jeszcze raz dokręcić przy okazji. Więc tymczasem dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej. Czy kwestia jedna mała. Ja tutaj do montowania uchwytów, znaczy do odciągów, używałem śledzi. A zapytacie, co zrobić, jak nie mamy śledzi, a chcemy sobie to przyczepić do drzewa i uniknąć właśnie wiązania węzłów. No to odpowiedź bardzo prosta. Wystarczy użyć jako regulatora tego plastikowego, którego Wam pokazywałem na moich odciągach, użyć regulator ten, który mam na głównej lince. I wtedy właściwie to będzie jeszcze bardziej uniwersalne niż to, co Wam pokazałem, bo i zamontujecie to na śledziu, i zamontujecie to na drzewie bez jakichkolwiek węzłów w tym momencie.